Chcę powiedzieć, że z Karolem nie jesteśmy rodziną. Dziękuję Ci, Krzysiu, że to zaznaczysz. Bardzo często jestem pytana właśnie, czy to mój syn na przykład, prawda, i w ogóle. Więc właśnie przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia odnowy charyzmatycznej, odnowy w Duchu Świętym. Powiem tak, że od 22 lat należę właśnie do wspólnoty odnowy życia chrześcijańskiego Nowe Jeruzalem przy Kościele Świętej Katarzyny w Krakowie. I jesteśmy wspólnotą przymierza i też w tym przedstawieniu jakby oprę się też na tej drodze naszej wspólnoty, na tym jak Pan Bóg nas prowadzi. Ale może zanim zacznę, to pozwolę sobie wtrącić taki bardzo osobisty akcent. Jak ja spotkałam Ducha Świętego, czy jak Duch Święty spotkał mnie, czy jak się poznaliśmy, prawda? To było 23 lata temu, w bardzo trudnym okresie mojego życia. Znalazłam się w paremonial we Francji. Bardzo trudny. O, wszystko się rozsypało, czasem w życiu tak bywa. I ksiądz, który zorganizował tą pielgrzymkę, właśnie tak zaplanował, że oprócz tych objazdów po sanktuariach mieliśmy wziąć udział w takich pięciodniowych rekolekcjach charyzmatycznych właśnie w paremonial. To jest miasto Najświętszego Serca Pana Jezusa, tam siostra Maria Małgorzata Alacogi, tak dalej to wiemy. I właśnie ja byłam, znaczy pochodzę z góralskiej rodziny. Górale są bardzo pobożni, mój dom był bardzo pobożny, bardzo wiele zawdzięczam rodzicom. Byłam bardzo też taką pobożną, pobożnym dzieckiem, dziewczyną, prawda? No ale przyszedł ten bardzo trudny moment w życiu i wtedy rzeczywiście no, było ciężko. Znalazłam się w tym paremonial na tych rekolekcjach charyzmatycznych. To była katolicka odnowa charyzmatyczna z całego świata, około 5000 ludzi. Te rekolekcje odbywają się co roku, zresztą dla różnych tam grup. I te rekolekcje animuje właśnie francuska wspólnota Emmanuel. I wydarzyło się coś, co zupełnie zmieniło moje życie i to, że dzisiaj stoję tutaj w tym miejscu, że, no, że w kościele też gdzieś jakoś tak jestem, gdzie jestem, to zawdzięczam temu wydarzeniu, tak myślę. W drugim dniu rekolekcji miał, w ogóle jak zobaczyłam tych ludzi, te 5000, którzy pierwszego wieczoru, którzy tak się cieszyli, radowali, wielbili Pana Boga, wznosili ręce, klaskali, więc ja pomyślałam sobie, że nienormalni, to była moja myśl i gdyby było czym wracać, wtedy nie było szybkich lotów, to pewnie bym wróciłabym do domu, prawda? W drugim dniu rekolekcji miał ksiądz Jacques Marin, taki ksiądz robotnik z Francji, miał nauczanie o miłości miłosiernej, przebaczającej Pana Boga. A mój problem dotyczył przebaczenia bardzo bliskiej osobie i w ogóle uzdrowienia całego tego obszaru emocjonalnego. I kiedy on tak mówił to słowo, prawda, to ja tak w moim sercu mówię, no Panie Jezu, Ty byłeś Bogiem, to Ty mogłeś wybaczyć, ale ja nie dam rady. Jeszcze ten ksiądz mówił, że musimy wybaczać do samego dna serca, ale ja nie dam rady, to jest niemożliwe, to się nie da, to jest niemożliwe. I tak powtarzałam jak kołowrotek. I po tej konferencji była msza święta. I po Komunii Świętej zaczęli podchodzić do mikrofonu różni ludzie i mówili jakieś słowa, których ja wtedy nie rozumiałam, dlatego że Duch Święty był wielkim nieznajomym. Znałam tylko regułkę z katechizmu, prawda? I podszedł do mikrofonu taki ksiądz, staruszek z Holandii i mówi tak, że jest tutaj młoda kobieta, która ma ogromny problem z przebaczeniem. I że ona w czasie konferencji księdza Jacques'a Marin, ona tak mówiła Panu Bogu w swoim sercu, że nie da się przebaczyć do samego dna serca. I powtarzała jak kołowrotek, że to jest niemożliwe, to się nie da, to jest niemożliwe. Tam było bardzo gorąco pod tym ogromnym namiotem. Jak powiedziałam, było 5000 ludzi. I po mnie przeszedł taki zimny prąd, no bo na miłość boską, przecież ja nikomu nie mówiłam ani o mojej sytuacji, ani
o tej modlitwie, którą w czasie tej konferencji, bo wiem, że to teraz wiem, że to była modlitwa, nikt nic nie wiedział, a ja tą modlitwę słyszę w ustach tego człowieka, tego księdza, miał chyba z 80 lat, którego nigdy wcześniej nie spotkałam. Mam nadzieję, że się spotkamy właśnie kiedyś w niebie. I on jeszcze coś takiego powiedział, Pan Jezus ją teraz uzdrawia. I wtedy ten zimny prąd mi przeszedł tak stąd do dużego palca u nogi. Zupełnie nie rozumiałam tego wydarzenia. Natomiast organizatorzy zasugerowali coś takiego, że jeżeli są osoby, teraz wiem, że to jest dar Ducha Świętego, dar poznania. Teraz to wiem, wtedy nie wiedziałam. I organizatorzy zapowiedzieli, że jeżeli są osoby, które zostały jakoś poruszone tym słowem poznania, to najlepiej, żeby poszły tam do namiotu adoracji. Tam w oddaleniu na łące była taka kompletna strefa ciszy. I po prostu ja tam poszłam. Wiem tylko, że uklęknęłam i zaczęłam płakać. I wiem, że kiedy wstałam, po mszy świętej był obiad, kiedy wstałam, kiedy tak się rozejrzałam przytomnie po świecie, ludzie szli na kolację, tylko że ja wstałam i już byłam zupełnie kimś innym. To wszystko ze mnie, no, ten cały ciężar tych wydarzeń, tego wydarzenia, no nie wiem, coś się stało i to, co się stało, trwa do dzisiaj. A minęły już 23 lata, więc można temu wierzyć, prawda? Tak właśnie doświadczyłam tych rekolekcji charyzmatycznych, właśnie w tym paremonial i działania Ducha Świętego bezpośrednio właśnie na moje serce i na moje życie. Potem wróciliśmy i zaczęły się spotkania modlitewne. Nasz ksiądz zadzwonił i mówi, że no, będziemy się spotykać. I tak się zaczęła historia wspólnoty. I teraz tak. Przeszliśmy też tam takie krótkie seminarium odnowy w Duchu Świętym. Teraz wracając do tematu, jak odnowa charyzmatyczna właśnie w jakiś sposób czyni ewangelizację w Kościele. No, myślę, że nie powiem nic nowego. Dzieje apostolskie to jest to, co jest wspólne dla nas wszystkich, prawda? Żeby słuchać Ducha Świętego, rozeznawać Jego natchnienia, poruszenia, Jego prowadzenie. Natomiast taką, myślę, że podstawową formą ewangelizacji są seminaria odnowy w Duchu Świętym, zwane też seminaria odnowy wiary, albo seminarium, czasem mówi się o chrzest w Duchu Świętym. I właśnie ta forma rekolekcji polega na tym, że przez kilka tygodni, z reguły jest to 8-10 tygodni, ludzie spotykają się. Takim ważną rzeczą jest to, że nie trzeba wyjeżdżać, nie trzeba opuszczać domu, nie trzeba opuszczać rodziny, że wystarczy raz w tygodniu wygospodarować 3 godziny, bo spotkania odbywają się raz w tygodniu, prawda? I na takie spotkanie składa się modlitwa, składa się nauczanie, małe grupy dzielenia. I właśnie gdy chodzi o tematykę, jest to dokładnie głoszenie kerygmatu, tak jak to ściśle przedstawił wczoraj ojciec Krzysztof, prawda? Te 6 punktów od miłości Bożej. Grzech, prawda, zbawienie, wiara i nawrócenie, Duch Święty i wspólnota. Natomiast rzeczywiście to, jak obserwuję, bo sama w tym czasie tych kilkunastu lat przeprowadziłam, znaczy nie sama, ale z zespołem, z ramienia wspólnoty jestem odpowiedzialna za seminaria. Przeprowadziłam ponad 30 właśnie takich seminariów w parafiach dla różnych wspólnot, prawda, i zasadniczo w parafiach, więc że jest to pomoc, brakuje mi słowa, pomoc ludziom, może tak, czy pomoc, czy wprowadzenie w to doświadczenie
doświadczenie miłości Boga, doświadczenie zbawiającej, zbawczej mocy Pana Jezusa, prawda? Zespołem posługującym są osoby, które mają takie doświadczenie, które wcześniej przeszły seminarium, które doświadczyły właśnie uzdrowienia, uwolnienia, właśnie tego zbawczego działania Boga, które zostały też, które też w czasie modlitwy o wylanie Ducha Świętego, którą też się nazywa modlitwą o chrzest w Duchu Świętym inaczej, właśnie doświadczyły też i weszły w taką żywą relację także z Duchem Świętym. Chodzi o relację z Bogiem Ojcem, chodzi o relację z Panem Jezusem i relację z Duchem Świętym, i które też odpowiadając na tą łaskę odnowy tych rekolekcji, tego seminarium, właśnie odpowiedziały w ten sposób, że jakby wyraziły chęć pozostania we wspólnocie, czy zawiązania nowej grupy modlitewnej, nowej wspólnoty. Bo taki jest, taki powinien być owoc tego seminarium, prawda? Jako szósty punkt kerygmatu, wspólnota. I rzeczywiście, kiedy 22 lata temu u świętej Katarzyny powstało Nowe Jeruzalem, to w Krakowie były chyba 4 wspólnoty, teraz jest ich ponad 30. To jest owoc właśnie tych rekolekcji. Seminarium jest, znaczy wymieniłam te punkty kerygmatu, ale to jest z jednej strony łaska Boża, która posługuje człowiekowi. Łaska Boża, która sprawia, że człowiek, i są to ludzie nieraz bardzo poranieni, bardzo zagubieni, ludzie, którzy gdzieś tam utracili sens życia i tak dalej, Pan Jezus ich przyprowadza, i którzy przez to doświadczenie miłości Bożej, przez to, że właśnie poddanie swojego serca Jezusowi i tego, co w nim jest, aby Jezus to uzdrowił, przez oddanie swojego życia Panu Jezusowi, właśnie... ojej, mam coś takiego teraz, słuchajcie, tabula rasa. Czasem mi się to zdarza. No. W każdym razie chodzi o wspólnotę, prawda? Wspólnota, która jest, gdzie znajdują dalszą formę. Już wiem, co chciałam powiedzieć. Przepraszam, ale ja czasem tak mam. No nie wstydzę się do tego przyznać. Więc z jednej strony ta łaska Boża, a z drugiej strony to, co jest bardzo ważne, jest współpraca człowieka z łaską Bożą. Czyli seminarium nie polega tylko na tym, że ludzie spotykają się raz na 3 tygodnie, ale raz na tydzień, ale mają... Właśnie są wprowadzani też w modlitwę Słowem Bożym przez wskazanie odpowiednich fragmentów związanych z tematem Pisma Świętego, które rozważają w domu, wprowadzanie właśnie w modlitwę Słowem Bożym, no też w relacje z Panem Jezusem. I też w takie wzięcie odpowiedzialności za tą łaskę, którą Bóg nam daje. To jeszcze tak króciutko, że odnowa w Duchu Świętym przybiera różne formy. Najczęstsze to grupy modlitewne, w których ma miejsce modlitwa uwielbienia. U nas w piątek na Kazimierzu zawsze o 19:00, od 23 lat. Wspólna modlitwa, formacja do dojrzałości chrześcijańskiej i doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. Posługa charyzmatami. Tam na stoisku są takie 2 pomarańczowe książeczki, które są podręcznikiem do przeprowadzenia rekolekcji seminarium albo jeszcze REO, czyli rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, i jeszcze inne. Tam też chrzest w Duchu Świętym wydane przez katolickie służby charyzmatyczne IKRES, międzynarodowe służby. Ojej, nawet tremę miałam. Dziękuję bardzo.